No dzień dobry. Znów to samo powitanie. Co się dzieje na pasiece? Na pasiece jest brak pokarmu. To znaczy, no ewidentnie jest okres bananowy dla pszczół, nic nie noszą. A co ma się w związku z tym? Trzeba poddawać cukier. No, nie podaję syropu, bo zauważyłem po ostatnim razie, że są zbyt duże rabunki. Tego poddaję coś innego, ale to przejdziemy za chwilę. Co do odkładów, też mój plan trochę się wygiął, bo co prawda pomimo podkarmiania moje macierzaki nie produkują wystarczającej ilości czerwiu, co jest, no nie ukrywam, lekkim problemem niestety. Beton jeszcze nie związał. Nie mogę podkładać tego czerwiu do... A tutaj z kolei związał. Nie mogę podkładać tego czerwiu do moich odkładów, co mi trochę koliduje z moim planem robienia silnych odkładów. Aczkolwiek mam nadzieję, że w sierpniu to się zmieni. To znaczy ostatecznie będę podkładał czerw w sierpniu, kiedy zacznie się pożytek nawłociowy. Nawłoć już za chwilę powinna startować i to będzie ten pożytek, który mam nadzieję uratuje to, tą sytuację. No, może nie przedłużając, przejdźmy na przednią kamerkę. No i dobra, tutaj przeniosłem tamten ul. Ten ul przeniosłem z tamtego miejsca za altanką. No, tutaj szykował się do przełożenia do tych uli, aczkolwiek, znaczy tych uli, do takiego typu konstrukcyjnego ula, bo chciałem zrobić takie 10 uli, 10 uli drewnianych, żeby tutaj stały bez wywożenia. One są za ciężkie, żeby gdziekolwiek je wywozić. Ewentualnie może się w przyszłym roku pochamić o to, ale tak na dłuższą metę to one są niestety zbyt ciężkie do takiego typu gospodarki. No ale ogólnie się sprawdzają naprawdę nieźle. Pszczoły się w nich super rozwijają. No ale coś za coś, nie? Dobra, ale nie o tym miał być film. Miał być film o tym, co ja stosuję. Otóż stosuję, jak widzicie, cukier. Tutaj jest podkarmiaczka jeszcze, do końca nie była pełna. A tutaj jest cukier zwilżony wodą, to znaczy nalewacie trochę wody. Nalewacie trochę wody, a następnie dosypujecie do momentu cukru, aż będzie wilgotny. To znaczy zmieni kolor na wilgotny, wiecie o czym mówię. Ale jednocześnie nie będzie bagno, to znaczy nie będzie tam tak wilgotno, że będzie płyn. O to chodzi, żeby pszczoły się nie lepiły, a czuły, że jest wziątek i przychodziły to pobierać. Dobra, tak to wygląda. O właśnie, tam mamy tą sytuację z pszczołą, która no niestety weszła i to jest trochę zbyt płynne. Ale wyjdą z tego, to jest na tyle gęste, że sobie spokojnie poradzi. W sumie powinienem włożyć tam kawałek papieru, nie papieru, tylko jakieś trawy czy coś, żeby miał łatwiej. Definitywnie. Cukier się zbyt rozpuścił w tym wypadku. Dobra, zaraz to zrobimy. Weźmiemy moją nawłoć. A tak wygląda, by the way, nawłoć w tej chwili. O, tutaj będzie bardziej widać. No już startuje, już się za tydzień, dwa się, no, znaczy za tydzień powinny się pojawić kwiatki. Czyli to jest bardzo szybko, nie? Przypominam, że nawłoć to tak jest pożytek bardziej, chociaż w sumie za dwa tygodnie to już będzie. O, czy macie tutaj takie, o, no patrzcie, podłożyłem roślinkę, teraz będą miały jak wychodzić. Dobrze, bardzo. Generalnie jest o wiele to szybsze podawanie niż cukru, znaczy roztworu cukru, bo tylko przychodzimy nas. Tutaj też za duże rozcieńczenie tego wszystkiego dałem. No nic, kolejna roślinka.
Robiłem to generalnie wczoraj. I robiłem to w sumie pierwszy raz. Więc jak widać cukier opadł. To jest zbyt dużo wody ewidentnie. Bo to powinno wyglądać tak jak w pierwszym. Ulu, co pokazywałem w tym drewnianym. Tak to powinno finalnie wyglądać. No dobra, nie będę już przekładał, to znaczy przelecę się po nakręceniu tego filmika. I podkładam do każdego tego ula po roślince, żeby się nie topiły pszczoły. I będzie git majonez. Co z czerwieniem? Te ule, co tu widzicie, przełożyłem stamtąd, bo tam robię wybieg dla nowych zwierzątek, aczkolwiek no, o tym może filmik później, za jakiś czas, jak to wszystko się ustabilizuje. Te ule, wszystkie jest ładne czerwienie, praktycznie ten jeden, gdzieś już nie pamiętam który, jest już tak samo produkcyjny jak ten, więc już można powiedzieć, że można to liczyć jako już nie odkład, tylko jakby pełnoprawny ul. Tu gdzieś się matka wygryzła w tym, co mówiłem wtedy, że podłożyłem matecznik do wygryzienia i deczko jest zerwane, czyli się wygryzło. Mam nadzieję, że zacznie czerwić. Aczkolwiek jeśli zacznie czerwić, to zacznie czerwić pod koniec tego miesiąca, co będzie wnioskowało, że z tym ulem z kolei, jak tutaj się... No zobaczymy jeszcze, bo tutaj jest bardzo dużo pszczoły. Zaraz pokażę, znaczy bardzo dużo, no jak na odkład. Nie? Chociaż no dobra, było więcej. Już niestety się spracowywuje. Dobra, no i tak to wygląda. Czyli tak już dużo pszczoły tutaj nie ma, jak było ostatnio. Ta część pewnie wyleciała w tej chwili. No i zobaczymy, może będę podkładał ten czerw, o ile będzie w tych moich produkcyjnych ulach czerw, bo na tą chwilę, no jest... Jajka są złożone. Ale jest ewidentny w postu i w czerwieniu. Prawdopodobnie przez miodobranie, które było tydzień temu. I za mało cukru podłożyłem. Tak obstawiam. No. I tyle. A, w sumie. Jeszcze przycięłem moją roślinkę testową. Widzicie, zostawiam. Zostawiam tak. To jest moja roślinka testowa. To jest wiśnia na lutówce. Łutówka, znaczy się. Czy jak to tam się wymawia. I będę właśnie taką sadził. I teraz tak myślę. Sposób cięcia jest taki, że zostawiam bardzo długi przewodnik i na takiej wysokości około. Na takiej wysokości zostawiam już, żeby się rozgałęziała. No myślę, że jak to urośnie, to tutaj spokojnie ocząsarką chwycę, nie? No i tak właśnie będę takie coś sadził na polu, żeby był pożytek dla moich podopiecznych tutaj.